Dla jakich wartości parametrów a i b prawdziwa jest równość? Po lewej stronie równości mamy iloraz dwóch wielomianów. Nazwę ten iloraz w od x. Natomiast po prawej stronie mamy wielomian, który nazwiemy u od x. Iloraz po lewej stronie zamienimy na sumę, czyli po prostu wykonamy dzielenie wielomianów. Ja wykorzystam tutaj schemat Hornera, czyli w tabelce umieszczamy współczynniki wielomianu, który dzielimy. Czyli mamy współczynnik 3 minus 50. Współczynnik 3 pochodził od x do potęgi czwartej, czyli w dalej w kolejności musi być x do potęgi trzeciej. My nie mamy po lewej stronie x do potęgi trzeciej, co znaczy, że współczynnik a3 wynosił 0. Następnie mamy x do potęgi drugiej, współczynnik a2 wynosi minus 50. Dalej jest x, współczynnik a1 to jest 4. I na końcu mamy wyraz wolny, czyli u nas 16. Poszukajmy teraz pierwiastka wielomianu, przez który dzielimy. Dzielimy przez wielomian x minus 4, czyli szukamy pierwiastka, czyli przerównujemy to do zera, stąd x wynosi 4. Więc w to miejsce wstawiamy czwórkę. Pierwszy współczynnik spuszczamy na dół, czyli mamy tutaj trójkę i następnie mnożymy. 4 razy 3 to jest 12, wpisujemy w to miejsce i dodajemy. 0 plus 12 to jest 12. Powtarzamy procedurę, czyli 4 razy 12 to jest 48. Teraz dodajemy, czyli minus 50 plus 48 to będzie minus 2. Powtarzamy procedurę. 4 razy minus 2 to jest minus 8. Teraz dodajemy, czyli dostaniemy minus 4. Powtarzamy. 4 razy minus 14 to jest minus 16 i 16 minus 16 daje nam 0. W ten sposób otrzymaliśmy współczynniki wielomianu o stopień niższego niż wielomian wyjściowy. Czyli ta trójka jest to współczynnik, tutaj był x do potęgi czwartej, czyli to będzie x do potęgi trzeciej, czyli jest to współczynnik a3. Dalej mamy o stopień niżej, czyli tu mamy x2 do potęgi drugiej, tutaj jest x i tu mamy wyraz wolny. Na końcu mamy resztę z dzielenia tych wielomianów. Widzimy, że ta reszta wynosi 0, czyli ten wielomian był podzielny przez ten dwumian x minus 4. Teraz możemy już zapisać wzór naszego wielomianu w od x. Wygląda on następująco. Mamy 3x do potęgi trzeciej, dodać 12x do potęgi drugiej, minus 2x i na końcu wyraz wolny, czyli minus 4. Teraz możemy już szukać współczynników a i b. Współczynnik a3 w wielomianie u od x wynosił 3. W naszym wielomianie w od x również wynosi 3, czyli to nam się zgadza. Współczynnik a2, czyli ten, który stoi przy x do potęgi drugiej, w wielomianie u od x wynosił a, natomiast w wielomianie w od x wynosił 12. To jest z tego wynika, że a to jest 12. Współczynnik a1, czyli występujący przy x, tu wynosił b, a w wielomianie w od x wynosił minus 2. Czyli z tego wynika, że b to jest minus 2. No i tu wyraz wolny wynosił minus 4. U nas w naszym wielomianie w od x również wynosił minus 4, czyli wszystko się zgadza.